Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce w konsorcjum z Ostrołęckim Forum Gospodarczym i Centrum Edukacyjnym Logos realizuje projekt Pełnosprawni na rynku pracy. Założeniem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych, tak aby mogły powrócić na rynek pracy. Osoby te otrzymały wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych oraz praktyk, staży i zatrudnienia subsydiowanego. W wyniku realizowanych działań wszyscy uczestnicy, 33 osoby, otrzymały pełne wsparcie. Spośród praktykantów i stażystów ponad 20% uzyskało przedłużone zatrudnienie po odbywaniu stażu i praktyki. Natomiast osoby będące, otrzymujące wsparcie zatrudnienia subsydiowanego kończą zatrudnienie objęte projektem z dniem 30 lipca. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Myślę, że uzyskane wsparcie przez uczestników pozwoli im odnaleźć się na rynku pracy. Zresztą mamy tego przykłady, gdzie uczestnicy będący niejednokrotnie długotrwale bezrobotnymi osobami, nie mogąc znaleźć zatrudnienia, po uczestnictwie w projekcie bardzo aktywnie działają na rynku pracy, poszukują zatrudnienia i co ważne i co nas cieszy, ze skutkiem pozytywnym, ponieważ przychodzą do nas i informują nas o tym, że mają pracę, że radzą sobie na rynku pracy. Myślę, że także słowa, które powiedzą sami uczestnicy, będą potwierdzały ten pozytywny wymiar projektu. Dzięki kursowi otrzymaliśmy pełne wsparcie, możliwość poznania nowych ludzi, kolegów. Kurs, można powiedzieć, że kurs ten został zorganizowany na szóstkę z plusem. Organizatorzy spisali się na medal. Nie zostawili nas samych sobie. Dla mnie jest to jedyny kurs, w którym uczestniczyłam z tak fantastycznym wynikiem. Kurs dał nam naprawdę wiele możliwości. Otworzył nam drogę do pracy. Mieliśmy możliwość wykazania się swoich umiejętności. Trenerzy kursu przekazali nam wiedzę jak najlepiej. Każdy z nas nie został sam. Organizatorzy kursu naprawdę bardzo się postarali. Mieliśmy catering, a przede wszystkim to jest najważniejsze, że interesują się nami. Na zakończenie staży mieliśmy spotkanie, wycieczkę. Organizatorzy uczęszczają do naszych pracodawców, pytają się o nas. No cóż można powiedzieć, jest to najwspanialszy kurs, w jakimkolwiek uczestniczyłam, a przede wszystkim dał wiarę w siebie, pozwolił uwierzyć w ludzi. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim organizatorom, nie tylko tym dla rynku, dla osób niepełnosprawnych, ale wszystkim innym organizatorom kursów unijnych, żeby takie kursy tylko były, żebyśmy mogli wykazać się po tym kursie zdobytą swoją wiedzą i umiejętnościami. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce w ostatnim czasie zorganizowała właśnie szkolenie dla osób niepełnosprawnych z powiatu ostrołęckiego, jak również z miasta Ostrołęki. Będąc jednocześnie studentem wyżej wymienionej uczelni, właśnie miałem możliwość uczestnictwa w tym projekcie. Projekt, powiem szczerze, osobiście otworzył przede mną możliwości podjęcia pracy, ukazania siebie samego na lokalnym rynku właśnie pracy, gdzie wiadomo, poziom bezrobocia jest obecnie bardzo wysoki i o znalezienie jakiegoś zatrudnienia jest bardzo ciężko. Przez prawie rok ostatni byłem po prostu bezrobotny. Po zakończeniu ostatniej, że tak powiem, 3-miesięcznej pracy, po prostu przez prawie 9 miesięcy byłem w domu. Ze swoją niepełnosprawnością po prostu było aczkolwiek bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, bo większość wymagań na lokalnym rynku pracy to praca fizyczna. Dzięki uczestnictwie w projekcie Pełnosprawni na rynku pracy odbyłem szkolenie i kontakt m.in. z psychologiem, z doradcą zawodowym, poznałem swoje kompetencje, swoje umiejętności, podwyższyłem własną samoocenę, która w tym czasie, wiadomo, troszkę była zaniżona.
nabrałem więcej pewności siebie. Dzięki temu też jestem tutaj i mogę te słowa powiedzieć. Dzięki temu również mogę właśnie aktywnie działać, reprezentować swoje środowisko, swoją uczelnię, swoje właśnie miejsce również zatrudnienia. I gdziekolwiek jestem, lepiej radzę sobie, aniżeli przed tym projektem. Właśnie ten projekt poniósł moje kompetencje, moje umiejętności, dodał mi więcej wiedzy. Zostałem przeszkolony w zakresie zawodu pracownik administracji publicznej, czyli pracownik biurowy. Dzięki temu, pracując w jakiejkolwiek firmie, czy to na rynku lokalnym, czy też na terenie kraju, jestem pewien, że pracodawca, który mnie zatrudnia, naprawdę zatrudnił dobrego pracownika, który nie tylko z wyglądu jest niepełnosprawny, ale w pełni jest sprawny do tego, żeby właśnie funkcjonować na rynku pracy. Tak więc mam nadzieję, że takie projekty jak ten będą w przyszłości również przez naszą uczelnię realizowane i dzięki temu właśnie osoby nie tylko niepełnosprawne, ale po prostu osoby, które wiadomo w jakimś zakresie potrzebują wsparcia, żeby zaistnieć na rynku pracy, takie wsparcie dzięki takim projektom jak ten otrzymają.